Szanowni Państwo, drodzy koledzy, koleżanki radne i koledzy radni, w związku z nieobecnością pana przewodniczącego Mariusza Kiczyńskiego przypadł mi dzisiaj zaszczyt poprowadzenia 24. sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. W związku z tym chciałbym otworzyć posiedzenie dzisiejsze i powitać zaproszonych gości. Witam pana starostę powiatu bialskiego, pana Mariusza Filipiuka. Witam pana wicestarostę Janusza Skulimowskiego. Witam członków zarządu powiatu bialskiego Mateusza Majewskiego, Tadeusza Łazowskiego oraz Radosława Sebastianiuka. Witam także wszystkich kolegów i koleżanki radne. W związku z wymogami sanitarnymi musieliśmy ograniczyć listę gości, natomiast wiele osób dzisiaj ze względu na ważne decyzje, które będą dzisiaj podejmowane, przybyło na naszą sesję. W związku z tym chciałbym powitać panią skarbnik powiatu, panią Elwirę Harewicz. Witam panią dyrektor zarządu dróg powiatowych Krystynę Beń. Witam dyrektora powiatowego urzędu pracy Edwarda Tymoszyńskiego. Witam dyrektor Wydziału Geodezy, Katastru i Nieruchomości Małgorzatę Ostrowską. Witam dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Jarosława Gajewskiego. Witam dyrektor Wydziału Spraw Społecznych panią Barbarę Koczubińską-Koza. Witam naszą panią radcę prawną, panią Katarzynę Pajdosz. Na naszą sesję przybył również dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Białej Podlaskiej, pan Marcin Nowik. Witam serdecznie. Witamy także, tutaj mi jeszcze zwrócono uwagę, że nie miałam tego właśnie na... A, jest na liście, przepraszam bardzo. Nie przywitam pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, panią Małgorzatę Malczuk, za co przepraszam. Na dzisiejszej sesji są obecne również nasze lokalne media. Witam niezawodne zawsze Radio Biper oraz równie niezawodne Katolickie Radio Podlasia. Na podstawie przedstawionej listy obecności stwierdzam, że obecność 17 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania ważnych uchwał, szczególnie dzisiaj, kiedy będziemy przyjmować raport o stanie powiatu i decydować o wotum zaufania dla zarządu powiatu bialskiego. Także w tej chwili przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie porządku obrad i tutaj z tego, co zostało mi tutaj przekazane, czy są jakieś zgłoszenia? Tak, pan starosta, proszę o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Powiatu bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek do projektów uchwał i zastąpienie druków projektów w sprawach. Podpunkt A. Zmiany w budżecie powiatu bialskiego na 2020 rok. Druk numer 179 na druk numer 181. I podpunkt B. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bialskiego na lata 2020-2026, druk numer 180 na druk numer 182. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu staroście. Czy są jeszcze jakieś wnioski o zmiany porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym przejdziemy do głosowania. Najpierw przegłosujemy obie autopoprawki, a później przegłosujemy cały porządek obrad. Szanowni Państwo, w tej chwili przechodzimy do zmiany porządku obrad. Będziemy głosować za zmianę porządku obrad poprzez zastąpienie druku numer 179 drukiem numer 181. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej autopoprawki Zarządu Powiatu? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta.
Przechodzimy teraz do zmiany porządku obrad, do głosowania nad zmianą porządku obrad poprzez zastąpienie druku numer 180 drukiem 182. Autopoprawka również złożona przez Zarząd Powiatu Bielskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że poprawka została przegłosowana jednogłośnie. Dobrze. W związku z tym, że dokonaliśmy zmian w porządku obrad, teraz przed głosowaniem nad przyjęciem porządku obrad przeczytam cały porządek obrad, już po zawierające autopoprawki przygotowane przez Zarząd Powiatu. Więc tak, porządek obrad. Pierwsze, otwarcie. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 23 sesji. Punkt piąty, rozpatrzenie raportu o stanie powiatu bielskiego za 2019 rok. Punkt A, debata nad raportem o stanie powiatu. Punkt B, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za rok 2019, druk numer 175. Punkt 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019. I tutaj mamy następujące podpunkty. Podpunkt A. Wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu. Podpunkt B. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podpunkt C. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniach finansowym i z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o stanie mienia powiatu. Punkt D. Przedstawienie opinii Komisji Stałych o sprawozdaniach finansowym i z wykonania budżetu powiatu. Podpunkt E. Dyskusja nad sprawozdaniem. Podpunkt F. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu z powiatu bielskiego za 2019 rok, druk numer 176. Punkt 7. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok. Podpunkt A. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium. Podpunkt B. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej. Podpunkt C. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bielskiego w Białej Podlaskiej za rok 2019, druk numer 177. Podpunkt 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach A. Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości powiatu bielskiego, druk numer 178. Podpunkt B. Zmian w budżecie powiatu bielskiego na rok 2020 zgodnie z drukiem numer 181. Podpunkt C. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2020-2026 zgodnie z drukiem numer 182. Punkt 9. Sprawozdanie starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Punkt 10. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia. Punkt 11. Zamknięcie obrad. Teraz przejdziemy do głosowania tak zaproponowanego porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przygotowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i zgodnie z nim już będziemy procedować dalszą część posiedzenia. Protokół z 23 sesji Rady Powiatu Bielskiego był dostępny do wglądu przez państwa i przez radnych. Czy są jakieś uwagi do protokołu sesji 23? Nie widzę, stwierdzam, że protokół z sesji 23 został przyjęty. Przechodzimy do punktu 5. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu bielskiego za rok 2019. W związku z tym rozpoczynamy debatę. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos na temat raportu o stanie powiatu za rok 2019? Nie widzę, w takim razie tylko ja jeszcze w gwoli ścisłości chciałbym podziękować pracownikom starostwa, zarządowi za przygotowanie bardzo dobrego i rzeczowego raportu. Tak naprawdę
To, za co chcę przede wszystkim pochwalić, ponieważ przeanalizowałem raporty z różnych powiatów, które są w podobnej sytuacji, które są większe, mniejsze. I muszę powiedzieć, że na tym tle nasz powiat bardzo pozytywnie wypada, ponieważ informacje, może jest ich dużo, ale są bardzo szczegółowe i nic nie jest ukrywane. Liczę, że dzięki temu, jeżeli ktoś chciał się faktycznie zapoznać z stanem powiatu, ma bardzo rzetelną i obiektywną informację na temat faktycznego jego stanu i za to przede wszystkim zarządowi oraz pracownikom starostwa powiatowego, którzy pod kierownictwem pana dyrektora Jarosława Gajewskiego włożyli dużo pracy w to jego przygotowanie raportu, chciałbym serdecznie podziękować. Przechodzimy w takim razie do punktu B, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu bialskiego. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji stałych Rady Powiatu Bialskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu w Białej Podlaskiej za rok 2019? Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wotum zaufania dla zarządu powiatu bialskiego zostało przyjęte jednogłośnie. I w związku z tym chciałbym pogratulować zarządowi powiatu dobrze wykonanej pracy w roku 2019 i życzę również, żeby Rada w przyszłym roku była równie jednomyślna w podejmowaniu decyzji o ewentualnym udzieleniu wotum zaufania. Przechodzimy w tej chwili do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2019 i w punkcie A wystąpienie przewodniczącego zarządu powiatu. Poprosimy pana starostę Mariusza Filipiuka o parę słów na temat wykonania budżetu w roku 2019. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jako przewodniczący zarządu pragnę poinformować, iż w obecnym roku po raz kolejny przygotowany został raport o stanie powiatu bialskiego, obowiązek przygotowania którego wprowadzony został zmianami w ustawie o samorządzie powiatowym z 2018 roku. Zarząd zrealizował ustawowy obowiązek, przedstawiając Radzie Powiatu raport za 2019 rok z zachowaniem ustawowego terminu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu, jak też omówienie bieżącej działalności. Instytucja raportu o stanie powiatu ma na celu stworzenie narzędzia pozwalającego na ocenę pozabudżetowej działalności zarządu powiatu i stanowiącego podstawę do udzielenia organowi wykonawczemu zaufania, wotum zaufania. Ocena realizacji budżetu mieści się w zakresie objętym sprawozdaniem z wykonania budżetu i znajduje swoje odzwierciedlenie w udzielonym organowi wykonawczemu absolutorium, które odnosi się wyłącznie do działalności budżetowej Zarządu Powiatu. Istniejącą lukę związaną z oceną pozabudżetowej działalności wypełnia właśnie raport o stanie powiatu, będący w istocie sprawozdaniem z pozabudżetowej działalności organu wykonawczego. Raport stanowi także narzędzie kontroli społecznej władzy samorządowej w związku z ustawowym obowiązkiem poddania go dyskusji publicznej, w której po uprzednim pisemnym zgłoszeniu mogą wziąć udział również mieszkańcy powiatu. Raport o stanie powiatu bialskiego za 2019 rok do kwestii finansowych odnosi się w sposób ogólny i skupia się na przedstawieniu szerokiego spektrum działań zarządu powiatu w ramach określonych
ustawowo zadań samorządu powiatowego. Raport nie obejmuje również realizacji budżetu obywatelskiego, ponieważ w roku sprawozdawczym ta forma udziału społeczności lokalnej w działalności samorządu nie funkcjonowała w powiecie bialskim. Dane przedstawione w raporcie uwzględniają element porównawczy w stosunku do roku poprzedniego. Jako przewodniczący zarządu pragnę poinformować, że w roku 2019 był rokiem pełen wyzwań i wytężonej pracy. Był to czas realizacji wielu inwestycji, pozyskiwania środków unijnych, ale też zmagania się z problemami bieżącymi. Zarząd podejmował liczne działania mające na celu realizowanie bieżących zadań powiatu, jak również inicjatyw dalekosiężnych służących podnoszeniu jakości świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnej. W roku 2019 podejmowane były szereg działań w sferze inwestycyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, środowiskowej i szeregu innych. Szczegółowe dane dotyczące realizacji zadań powiatu zawarte są w poszczególnych rozdziałach raportu, z którymi mieliście Państwo okazję zapoznać się. Rolą opracowania jest dostarczenie materiału do podjęcia dyskusji o kierunkach działań organu wykonawczego. Mam nadzieję, że przedstawione informacje posłużą do rzetelnej oceny realizacji pozabudżetowej działalności zarządu powiatu. Przygotowanie analiz istniejącego stanu rzeczy i uczciwe przedstawienie dokonań stanowią jeden z podstawowych instrumentów działalności samorządowej. Przy dokonywaniu oceny realizacji uchwał Rady Powiatu w Białej Podlaskiej oraz analiz bieżącej działalności zarządu byli zaangażowani poszczególni pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, dyrektorzy wydziałów, jak również dyrektorzy naszych komórek organizacyjnych, naszych jednostek, za które to zaangażowanie w imieniu własnym oraz całego zarządu bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Mamy nadzieję, że dyskusja nad raportem i zgłoszone w jej ramach głosy przyniosą ciekawe wnioski, które będą realizowane w kolejnych edycjach tego dokumentu. Szanowni radni, panie przewodniczący, szanowni państwo, mając na uwadze przedstawiony raport o stanie powiatu za 2019 rok, chciałbym podziękować za aktywny udział całej Rady w pracach nad realizowaniem licznych zadań samorządu powiatowego, ważnych z punktu widzenia lokalnych społeczności. Powiat, jak każda jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonuje dla mieszkańców, którzy tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. Rolą powiatu jest rozwiązywanie problemów społecznych i wypełnienie zadań pozostających w jego kompetencji, ale także inicjowanie i kreowanie pozytywnych zmian służących społeczności lokalnej. Wyrażam przekonanie, że dzięki dotychczasowej działalności i dobrej współpracy z samorządami gminnymi, samorządem województwa i administracją rządową, a także organizacjami pozarządowymi, będziemy w sposób możliwie najlepszy realizować oczekiwania naszych mieszkańców. W związku z powyższym, w imieniu zarządu powiatu, proszę Wysoką Radę i już dziękuję za te udzielone wotum zaufania. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Myśleliście Państwo, że będzie tak szybko, ale no jeszcze nie. Pozwólcie Państwo, że korzystając
że jestem przy głosie, odniosę się od razu do drugiej części dotyczącej kwestii udzielenia absolutorium. Wysoka Rado, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, jako przewodniczący zarządu pragnę poinformować, że rok 2019 był rokiem wytężonej pracy naszych służb finansowych, naszych dyrektorów jednostek organizacyjnych, Komisji Stałych Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu. Konieczność ograniczenia wydatków nałożona wymogami ustawy o finansach publicznych oraz chęć realizacji jak największej liczby projektów służących dobru wszystkich mieszkańców powiatu bialskiego była nie lada wyzwaniem. Wielkości zabezpieczone w budżecie były w trakcie roku budżetowego aktualizowane tak, aby zapewniały ciągłość funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych. W trakcie wykonywania budżetu kierowano się zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi i założeniem współfinansowania zadań bieżących i majątkowych dofinansowaniami zewnętrznymi. Plan dochodów budżetu został zrealizowany na kwotę 132 862 487 zł i 78 groszy. To jest 98,5%. Realizacja strony dochodowej budżetu w zakresie dochodów bieżących przebiegała prawidłowo. Powiat nie otrzymał jednak zaplanowanych środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych ze względu na przesunięcie refundacji poniesionych wydatków na 2020 rok. Plan wydatków wykonano w wysokości 134 467 432 zł i 18 groszy, co daje wskaźnik wykonania 93,1%. Środki wydatkowano prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem. Rok 2019 był obfitującym w realizację wielu zadań inwestycyjnych. Zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 44 161 385 zł i 56 groszy. Wykonane zostały o dużym znaczeniu dla mieszkańców powiatu bialskiego przede wszystkim inwestycje drogowe, jak również inwestycje w zakresie edukacji i pomocy społecznej. To jest rozbudowa drogi Zalesie Chotyłów-Piszczac-Tuczna-Słowatycze, odcinek Chotyłów-Piszczac, wartość zadania 3 751 567 zł i 56 groszy. Kolejne zadanie. Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzonej do przejścia granicznego Słowatycze do Maczewo. Wartość zadania 6 164 471 zł i 75 groszy. Kolejne zadanie. Przebudowa drogi Manie-Żabce, odcinek Halasy-Żabce. Wartość zadania 2 126 776 zł i 15 groszy. Kolejne zadanie. Rozbudowa drogi Zalesie Chotyłów-Piszczac, Tuczna-Słowatycze, odcinek Zalesie-Piszczac. Wartość zadania 3 534 198 zł i 50 groszy. Kolejne zadanie. Wygodniej, szybciej, bezpieczniej. Wartość zadania 14 263 886 zł i 33 grosze, co jest rekordową inwestycją w historii powiatu. Opracowanie dokumentacji i budowa drogi Słowacinek Porosiłki, odcinek Porosiłki-Jaźwiny, 978 067 zł i 14 groszy. Kolejne zadanie, przebudowa mostu na rzece Zielawa z dojazdami w ciągu drogi powiatowej w miejscowość Ortel Książęcy. Wartość zadania 509 419 zł i 90 groszy. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Zachajki-Przechodzisko. Wartość zadania 35 tysięcy złotych. Kolejne zadanie. Budowa chodnika przy drodze w miejscowości Krzewica. 301 855 zł i 10 groszy.
kolejne zadanie. Budowa zatoki i chodnika przy drodze powiatowej Ogrodniki Piszczac w miejscowości Ogrodniki. Wartość zadania 62 602 zł i 8 groszy. Kolejne zadanie. Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi powiatowej Łomazy-Kolembrody-Wiski. 105 880 zł. Kolejne zadanie. E-geodezja. Cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego. Wartość zadania 3 853 291 zł i 60 groszy. Kolejne zadanie. Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski. Wartość zadania 2 427 588 zł i 97 groszy. Kolejne zadanie. Termomodernizacja części budynku C w Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Wartość zadania 22 200 zł. Modernizacja sieci ciepłowniczej w Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Wartość zadania 225 000 zł. Wykonanie projektu budowlanego z pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzenie wód do gruntu z głównego placu Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim. Wartość zadania 5 tysięcy złotych. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie. Wartość zadania 2 611 993 zł i 60 groszy. Poniesiono również wydatki w kwocie 170 629 zł na zakup inwestycyjny sfinansowany zakup przyczepy rolniczej, kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych. Dofinansowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Maniach oraz zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kozuli. Powiat przyznał również dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 2 984 898 zł i 26 groszy. Z tego dofinansowanie kosztów wspólnych projektu Wygodniej, Szybciej, Bezpieczniej 25 977 zł i 74 grosze. Dofinansowanie kosztów wspólnych projektu E-geodezja 71 054 zł i 47 groszy. Dotacja na utworzenie pracowni tomografii komputerowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 418 645 zł. Dotacja Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na utworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego w Łuskach 2 184 820 zł i 2 groszy. Dofinansowanie zakupu pralnicy przemysłowej do prania ubrań specjalnych Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej 20 000 zł. Dofinansowanie wkładu własnego w realizacji projektów Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w łącznej kwocie 264 401 zł i 3 grosze. Z tego remont czarnego mostu na fosie na terenie zespołu dworsko-parkowego 14 892 zł. Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie 249 509 zł i 3 grosze. Ponadto powiat wspierał Komendę Miejską Policji w Białej Podlaskiej w kwocie 27 059 zł i 62 grosze poprzez dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego w kwocie 20 000 zł i dofinansowanie zakupu psa służbowego do wyszukiwania narkotyków wraz z wyposażeniem w kwocie 7 059 zł i 62 grosze. Należy w tym miejscu przypomnieć, iż rok 2019 był rokiem rekordowym pod względem inwestycji w historii powiatu bialskiego. Porównując go na przykład do roku 2015, wydatki majątkowe wzrosły o 39 225 zł, 861 zł i 15 groszy. Podczas debaty nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bialskiego za 2019 rok
Zgodnie z obowiązującą procedurą i przepisami w tej sprawie wszystkie komisje stałe Rady Powiatu dokonały analizy projektów uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok i pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Szanowni radni, panie przewodniczący, szanowni państwo. Przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, chciałbym podziękować za przepełniony troską o finanse powiatu aktywny udział całej Rady w pracach nad kształtowaniem budżetu i kierowaniem środków na zadania ważne z punktu widzenia lokalnych społeczności oraz liczne życzliwe i budujące podpowiedzi. Uważam, że dzięki naszym wspólnym staraniom udało się osiągnąć szereg pozytywnych efektów inwestycyjnych, co szczegółowo wcześniej przedstawiłem. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy pozostają usatysfakcjonowani tym, w jaki sposób budżet został ostatecznie wykonany. Jednak sądzę, że odpowiedzialność za kondycję finansową powiatu leży nam wszystkim na uwadze i na sercu. W związku z powyższym w imieniu Zarządu Powiatu proszę Wysoką Radę o przyjęcie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu staroście. Przechodzimy w tej chwili do podpunktu B, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i proszę o to panią skarbnik Elwirę Harewicz. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w osobach Jolanta Irobi przewodnicząca, Mirosława Strzemecka członek, Adam Błaszko członek podjął uchwałę z dnia 3 kwietnia 2020 roku, która pozytywnie opiniuje przedłożone przez Zarząd Powiatu Białej Podlaskiej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uzasadnienie wszyscy państwo otrzymali w materiałach na sesję Rady Powiatu. Także przechodzimy do podpunktu C, przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniach finansowym i z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o stanie mienia powiatu. I proszę o to pana przewodniczącego Mariana Tomkowicza. Uprzejmie informuję, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2020 roku zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym powiatu za 2019 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia powiatu za 2019 rok. Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu wymienionych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Zarząd Powiatu Białej Podlaskiej budżetu za 2019 rok. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu i przechodzimy w tej chwili do podpunktu D, przedstawienie opinii Komisji Stałych o sprawozdanie finansowym z wykonania budżetu powiatu. Będę prosić kolejno przewodniczących poszczególnych komisji stałych. Proszę tak wzorem pana przewodniczącego Tomkowicza ze względów na sytuację epidemiologiczną. Proszę właśnie o podchodzenie do mikrofonu i przedstawienie właśnie opinii. Na początek poproszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pana Andrzeja Mironiuka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Uprzejmie informuję, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2020 roku zapoznała się z następującymi dokumentami. Sprawozdaniem finansowym powiatu za 2019 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok
wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej informacją o stanie mienia powiatu za 2019 rok. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu wymienionych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej budżetu za 2019 rok. Dziękuję. Dziękujemy panu przewodniczącemu Mironiukowi. Teraz poproszę pana przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, pana Czesława Pikacza. Panie przewodniczący, szanowna rado, zacni goście. Uprzejmie informuję, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2020 roku zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym powiatu za 2019 rok, sprawozdaniem z wyboru budżetu powiatu, z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacją o stanie mienia powiatu za 2019 rok. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego po rozpatrzeniu wymienionych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej budżetu za 2019 rok. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu i o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów poproszę pana przewodniczącego Komisji Pawła Litwiniuka. Wysoka Rado, uprzejmie informuję, że Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2020 roku zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym powiatu za 2019 rok, ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacją o stanie mienia powiatu za 2019 rok. Komisja Budżetu i Finansów po rozpatrzeniu wymienionych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej budżetu za 2019 rok. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. W związku z nieobecnością ani pana przewodniczącego, ani wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawię państwu opinię właśnie tej komisji. Wysoka Rado, uprzejmie informuję, że Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu 14 lipca zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym powiatu za 2019 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacją o stanie mienia powiatu za rok 2019. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki po rozpatrzeniu wymienionych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Zarząd Powiatu Białej Podlaskiej budżety za rok 2019. Poproszę teraz o informację pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury, pana Marka Sulimę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Starostowie, uprzejmie informuję, że Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury na posiedzeniu w 14 lipca 2020 roku zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym powiatu za 2019 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacji o stanie mienia powiatu za 2019 rok. Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury po rozpatrzeniu wymienionych dokumentów oraz wysłuchania wyjaśnień zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Zarząd Powiatu Białej Podlaskiej budżetu za 2019 rok. Bardzo dziękujemy panu przewodniczącemu. Teraz proszę o odczytanie opinii przewodniczącego Komisji Samorządowej i Spraw Radnych, pana Mariusza Łukaszuka. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Goście, uprzejmie informuję, że Komisja Samorządowa i Spraw Radnych na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2020 roku zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym powiatu za 2019 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
informacją o stanie mienia powiatu za 2019 rok. Komisja Samorządowa i Spraw Radnych po rozpatrzeniu wymienionych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej budżetu za 2019 rok. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu i na koniec poproszę przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych pana Tomasza Andrejuka. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Uprzejmie informuję, że Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2020 roku zapoznała się z sprawozdaniem finansowym powiatu za 2019 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia powiatu za 2019 rok. Komisja Spraw Społecznych po rozpatrzeniu wymienionych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Zarząd Powiatu Białej Podlaskiej budżetu za 2019 rok. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Stwierdzam, że podsumowując właśnie ten punkt, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały wykonanie przez Zarząd Powiatu Białej Podlaskiej budżetu za rok 2019. Przechodzimy do punktu E, dyskusja nad sprawozdaniem. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bialskiego za rok 2019. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bialskiego za rok 2019 została przyjęta jednomyślnie. Gratulacje z tej, w związku z tym dla Zarządu Powiatu Bialskiego i również życzymy udanej pracy w roku najbliższym. Mamy nadzieję, że również tak samo jednomyślni będziemy w roku przyszłym. Dziękujemy bardzo za owocną pracę. Przechodzimy w tej chwili do rozpatrzenia wniosku o udzielanie absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019. W podpunkcie A złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium. Proszę o odczytanie odpowiedniego wniosku pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Mariana Tomkowicza. Wysoka Rado, uprzejmie informuję, że Komisja Rewizyjna spotkała się na posiedzeniu 14 lipca 2020 roku i podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu powiatu za 2019 rok i wystąpieniem z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Na mocy tejże uchwały w imieniu Komisji Rewizyjnej występujemy o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Białej Podlaskiej za 2019 rok. Uchwała komisji została przekazana Radzie Powiatu Białej Podlaskiej, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz w Lublinie oraz Staroście Bialskiemu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu. Przechodzimy do podpunktu B, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej. Proszę o przedstawienie odpowiedniego wniosku panią skarbnik Elwirę Harewicz. Szanowni państwo, uprzejmie informuję, że skład Kolegium Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w osobach Jolanta Irowi przewodnicząca, Adam Błaszko członek, Mirosław Wydrych członek, podjął uchwałę z dnia 15 lipca 2020 roku, która pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bialskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bialskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej.
W związku z tym przechodzimy do punktu C. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białej Podlaskiej za rok 2019. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białskiego? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że absolutorium Zarządowi Powiatu Białskiego, Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za rok 2019 zostało przyjęte jednomyślnie. Gratulujemy. Przechodzimy w tej chwili do punktu 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A. Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Powiatu Białskiego zgodnie z drukiem numer 181. Czy ktoś z pań i panów radnych chce w tym punkcie, ma jakieś pytania? Tutaj została mała pomyłka. Głosowanie będzie zgodnie z drukiem numer 178. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki i Infrastruktury. W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Powiatu Białskiego? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Ktoś się wstrzymał, kto jest przeciw? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu B. Zmiany w budżecie Powiatu Białskiego za rok 2020. Teraz zgodnie z drukiem numer 181. Informuję Wysoką Radę, iż uchwała uzyskała pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Mam pytanie, czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie, ma jakieś wątpliwości? Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białskiego na rok 2020 zgodnie z drukiem numer 181? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przechodzimy do punktu C. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białskiego na lata 2020-2026. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie zadać pytanie lub ma jakieś wątpliwości? Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białskiego na lata 2020-2026? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białskiego na lata 2020-2026 została przyjęta jednogłośnie. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie projektów i podejmowanie uchwał. Przechodzimy do punktu 9. Sprawozdanie starosty z pracy zarządu powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Czy ktoś z państwa ma pytania odnośnie pracy zarządu powiatu pomiędzy sesjami? Nie widzę. Stwierdzam w takim razie, że zarząd powiatu w tym wykonywał swoją pracę bez zastrzeżeń. Przechodzimy do punktu 10. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia radnych. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Poproszę najpierw pan radny Czesław Pikacz.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, zacni goście. Ja tu chciałem podziękować w dniu dzisiejszym za odcinek drogi do Jaźwin. Była droga piaszczysta, polna, w tej chwili jest ładny asfalcik do samej wioski. W ubiegły piątek była Rada Gminy Biała Podlaska, na której to radzie uczestniczyłem i radny z tego okręgu prosił mnie w imieniu całej społeczności Jaźwiny o przekazanie podziękowań panu staroście, całej Radzie Powiatu za tą wspólną inwestycję z gminą. 50 na 50 tak to wyglądało. Ludzie są bardzo zadowoleni. Ja z tego miejsca obiecałem im na tej Radzie, że przekażę na Radzie, co niebawem czynię. I naprawdę dziękuję w imieniu społeczności lokalnej Jaźwiny. Bardzo dziękujemy za głos i za miłe słowa. Pan radny Stefaniuk prosił właśnie o głos. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, na początku, korzystając z okazji głosu, chciałem pogratulować zarządowi przyjęcia sprawozdania i absolutorium za 2019 rok. A korzystając z okazji wizyty pana dyrektora powiatowej stacji, chciałem zapytać, bo wczoraj pan wojewoda mówił o tym, że w powiecie bialskim istnieje możliwość zamknięcia szkół. Chciałem zapytać, czy te decyzje, jak będą zapadały, to one będą dotyczyły powiatu jako całości, czy to będzie w zależności od poszczególnych gmin, w zależności od tego, ile ognisk jest na terenie danej gminy, czy to będzie cały powiat i kiedy te decyzje zapadną, żeby samorządy gminne mogły się przygotować do tych decyzji. Dziękuję. Dziękuję bardzo za pytanie. Może od razu, czy pan dyrektor byłby w stanie odpowiedzieć na pytanie? To zapraszam w takim razie. Starosto, panie przewodniczący, Wysoka Rado, dziękuję bardzo za zaproszenie i może zanim odpowiem na pytanie, chciałbym przedstawić aktualną sytuację epidemiologiczną naszego powiatu. Chwileczkę zajmę, jeżeli jest taka możliwość. Dobrze, oczywiście, tak? Jak najbardziej. Dziękuję, to jest taka bardzo sprawa, która jest bardzo ważna, więc poproszę. Na terenie naszego powiatu jest 109 aktywnych przypadków. Do tej pory wykryliśmy 166 tych przypadków. Mamy 54 ozdrowieńców. Sytuacja jak na dzisiaj, na dzień dzisiejszy jest stabilna. Dziękuję bardzo. Jest stabilna, niemniej jednak mamy na terenie naszego powiatu 7 ognisk. Jest to Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Kodniu, który jest w fazie wygaszenia ognisko. Mamy też ognisko Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej, też w fazie wygaszenia. Mamy też ognisko w gminie Piszczac, związane z gminą Piszczac. Tam było najwięcej wykrytych przypadków, bo ponad 80. Sytuacja jest stabilna, jeszcze nie możemy mówić o wygaszaniu ogniska. Mamy ognisko w jednym z zakładów w Chorbowie, jest w fazie wygaszania, tam było 31 przypadków. Oczywiście komisariat w Międzyrzecu to sprawa świeża, jest w fazie rozwojowej, pojawiają się nam nawet dzisiaj kolejne przypadki. To co mówimy, że ognisko związane z komisariatem, to nie znaczy, że to są funkcjonariusze, to są też ich rodziny. To łączymy po prostu wszystkie te osoby z danego miejsca, w którym to się wszystko zaczęło. Jedna z hurtowni na terenie miasta Biała Podlaska, ale liczymy to jako powiat, też jest w fazie rozwojowej, są dzisiaj też kolejne dwa przypadki. No i oczywiście jeszcze ostatni, ognisko siódme, to Urząd Celny w Białej Podlaskiej, też jest faza rozwojowa. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące szkół, jeszcze na dzień dzisiejszy nie potrafimy tego ustalić i odpowiedzieć, ponieważ rozporządzenie dotyczące nowych zakazów jest na razie w fazie projektu, wyjdzie najprawdopodobniej w sobotę. Jeżeli chodzi o szkoły, na pewno będziemy w stałym kontakcie, czy to z dyrektorami, czy z zarządami zarządami powiatów, gmin i myślę, że dopiero wtedy, jak myślę pod koniec wakacji, tydzień, dwa tygodnie, będziemy mogli w stanie cokolwiek powiedzieć na temat, czy to będzie cały powiat, czy poszczególne gminy. Nie chciałbym
do jednego worka wrzucać poszczególnych szkół w danym terenie, ale to jest sytuacja rozwojowa. Jeżeli chodzi o zastosowanie tych nowych zasad dotyczących stref żółtych, stref czerwonych, stref zielonych, powiat bialski jest na szczęście jeszcze w tej strefie zielonej, której obowiązują te złagodzone restrykcje. Niemniej jednak uzależnione to jest od dynamiki rozwoju. W tym momencie według definicji i obliczeń metodyki podanej przez Ministerstwo Zdrowia współczynnik zapadalności, zachorowalności w powiecie bialskim wynosi 1,2. Gdy się zmieni na współczynnik 6, przejdziemy do strefy żółtej. Od 6 do 12 jest to ta strefa żółta, natomiast od 12 wzwyż będzie to strefa czerwona i wtedy będą obowiązywały bardziej restrykcyjne obowiązki noszenia masek czy spotkań publicznych. W tym momencie mamy 1,2 na terenie powiatu. Według moich obliczeń wystarczyłoby, żeby w ciągu tygodnia pojawiły się 66 nowe przypadki. Wtedy ministerstwo zakwalifikuje nas do tej strefy żółtej. Dlatego apeluję do wszystkich mieszkańców o zdrowy rozsądek, pomimo że mamy troszeczkę złagodzone te obostrzenia. Jednak pamiętajmy, żeby zachować ten reżim sanitarny, ten dystans społeczny. Pamiętajmy o noszeniu maseczek w miejscach publicznych, w sklepach, w kościołach, bo o tym bardzo często zapominamy. Dziękuję Państwu radnym, że tak dostosowaliście się pięknie, że wszyscy prawie są w maseczkach, bo to też jest przykład pewnego rodzaju odpowiedzialności społecznej. Także dziękuję bardzo. No i zachęcam we wrześniu do szczepień przeciwko grypie, bo to bardzo nam ułatwi pracę. Im więcej osób zostanie zaszczepionych przeciwko grypie, tym bardziej łatwiej nam będzie odróżnić COVID-19 od grypy, a to się zbliża sezon grypowy i w tym momencie nasze oddziały szpitalne, lekarze mogą być zasypani przypadkami, które będzie trudno odróżnić i trudno zakwalifikować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mam takie pytanie, czy jeszcze w sprawach do pana dyrektora są jeszcze proszę. Pytania? Tutaj pan radny, pan Marian Tomkowicz, proszę bardzo. To znaczy hospitalizowanych w tym momencie mamy, już Państwu powiem, 8 osób z ciężkimi objawami, które są w szpitalu, które wymagają hospitalizacji. Pozostałe osoby są na izolacji domowej, w izolacji domowej, czyli nie mają objawów, niemniej jednak powinny pozostać w domu i się izolować. Wszyscy domownicy, którzy znajdują się z nimi, bo jest taka możliwość, żeby te osoby zostały w domu, też powinni się izolować i też pozostają w kwarantannie. Jest to okres, osoby takie pozostają w kwarantannie, można podzielić kwarantannę na 2 takie okresy. Czas, w którym osoba, domownik jest na izolacji domowej i uzyska 2 ujemne negatywne wyniki w ciągu 24 godzin i ten drugi okres pozostawania w kwarantannie to są 2 tygodnie od uzyskania pierwszego ujemnego wyniku osoby chorej. Więc tutaj czasami mieszkańcy mają pretensje, że ktoś już wyzdrowiał, mogliby wrócić. Nie, ale to się liczy zgodnie z rozporządzeniem od ostatniego kontaktu, a więc od pierwszego ujemnego wyniku osoby chorej. Proszę bardzo. Bardzo dziękujemy, proszę. Tak, to znaczy mamy takie, to znaczy nie, no to wszystko uznajemy tak, że dana osoba pozostaje, może zarażać, jeżeli ten wirus jest jeszcze aktywny, jest pobierany, wymaz jest pobierany z nosogardła, więc w tym momencie może tworzyć się tak zwany aerozol wodno-powietrzny, ktoś kichnie, kasznie, mówi i wtedy wydalane są te wirusy na zewnątrz i może zarażać pośrednio lub bezpośrednio poprzez zabrudzone powierzchnie kolejne osoby. Więc tutaj nie mamy danych, żeby były jakieś fazy zarażania. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Tutaj jeszcze pan radny Marek Uściński prosi o głos. Znaczy możemy zgłosić się do lekarzy POZ. Do lekarzy rodzinnych i... To znaczy, no, szczepionka jest na receptę, więc trzeba się zgłaszać do lekarzy.
Nie, sanepid nie szczepi. Prowadzimy tylko szczepienia obowiązkowe, zgodne z programem szczepień na dany rok. Natomiast to nie jest szczepienie obowiązkowe. Ja gorąco zachęcam i do szczepień przeciwko grypie, ale to nie jest szczepienie obowiązkowe. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana dyrektora? Bardzo dziękuję i bardzo też również dziękujemy za pracę, które Państwowy Inspektorat Sanitarny wkłada w zachowanie, poprawienie sytuacji epidemiologicznej na tym terenie właśnie ze względu na koronawirusa. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze pytanie zadać? Pan radny Marek Sulima się zgłaszał. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panowie Starostowie, ja to też chciałbym się przyłączyć tu jak koledzy do podziękowań za drogę Szachy, Utrówka, Międzyrzec. Piękny kawałek, piękny pokaz współpracy trzech samorządów, bogatego powiatu, trochę biedniejszych gmin, nawet biedny jak Drelów, ale dziękuję Wam Panowie zarządowi i tutaj panom starostom za taki pokaz dobrej współpracy i podzielenia się tym jakby odcinkiem w sposób uczciwy. Także bardzo dziękuję, od tych mieszkańców należy się, bo w sumie tam byłem, pojadłem też, no to trzeba podziękować. A co do, no obawiam się, już rząd idzie w kierunku tych kolorowania podobnym jak za SF-em i tylko nie chciałbym, żeby to doszło do tego, bo pamiętajcie Państwo, że w czerwonych strefach jedna zarażona świnia powodowała to, że wybijano setki zdrowych. Oby w tym kierunku nie iść, także ostrzegam, bo już kolory są, zaraz coś jeszcze, panie dyrektorze, także proszę być czujnym i nam tutaj informować, co tam dalej pójdzie, bo ten etap tak trochę rozluźniający, ale sytuacja jest bardzo, bardzo dramatyczna. Tu nawet w naszym powiecie do tego okresu było bardzo fajnie, cicho i spokojnie, jak patrzymy marzec. To byliśmy, a już stajemy się tym, że tak jak pan dyrektor powiedział, że za tydzień możemy się stać tym powiatem, którym będzie ciężko funkcjonować z takimi zobostrzeniami. Także jeszcze też apel, maseczki. No ja osobiście też i 1,5 metra od żony śpię i pilnuję się tego wszystkiego, także pilnujmy się. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu radnemu za dobre rady. Tutaj o głos jeszcze prosił pan starosta. Pani starosto, zapraszamy. Bardzo dziękuję, Wysoka Rado, panie przewodniczący. Szanowni państwo, w związku z tym, że zbliżamy się małymi krokami już do końca sesji w dniu dzisiejszym, pozwólcie państwo, że w imieniu własnym oraz całego zarządu powiatu serdecznie podziękuję Wysokiej Radzie za to udzielone wotum zaufania, jak również udzielone absolutorium dla zarządu powiatu. Ta wysoka ocena niewątpliwie będzie dla nas jeszcze większą motywacją do jeszcze bardziej wytężonej pracy w tym roku 2020 i w przyszłych latach. Także bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękujemy panu staroście oraz całemu zarządowi powiatu Białej Podlaskiej. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze? Tak? Chyba tutaj pan radny Radosław Sebastianiuk, zapraszam. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowna rado, szanowni państwo, pozwoliłem sobie państwu przekazać taką folder, krótką publikację dotyczącą właśnie wojny z 1920 roku. No właśnie teraz mija ta setna rocznica. Dokładnie tutaj 100 lat temu na naszym terenie też toczyły się te walki. Też tutaj żołnierze przelewali krew i tutaj w tym folderze jest opisany tam regionalnie z terenu gminy Zalesie, ale te walki toczyły się tutaj też na naszym całym terenie. Tutaj wspomnę jeszcze o autorze, o panu Wojtku Kobylarzu.
który tutaj przy współdziale też Bractwa Kurkowego, ale oprócz swojej pracy zawodowej właśnie jest też takim regionalistą, historykiem, którego też jeszcze tutaj powiem, kilka miesięcy temu oznaczyliśmy naszym powiatowym, został oznaczony przez powiat i widać, że ta praca jego owocuje, nie spoczął na laurach i za to mu dziękujemy i życzymy też, żeby dalej tak funkcjonował. Taki pomysł był właśnie, żeby ta publikacja była takim symbolicznym upamiętnieniem tych walk właśnie, które się toczyły tutaj. W tym przypadku to był 1–7 sierpnia 1920 roku, to aż od Terespola do Białej można powiedzieć, no ale tam szczególnie właśnie Malowa Góra, Mokrany, Krzyczew, Łęgi. Tutaj właśnie też było zaangażowanie, były też, czego może nie wiemy, brały udział pociągi pancerne i w Terespolu pociąg generał Listowski, Danuta, też w Chotyłowie. Tutaj będziemy mogli się też dowiedzieć o tym. I ogólnie walczyli żołnierze z całego kraju. I tak czasami już teraz, żebyśmy mieli tą świadomość właśnie, że to byli też i Kaszubi, Poznaniacy, Podhalańczycy, no i pewnie wojska, ci żołnierze z całego kraju, ale były to już konkretne pułki właśnie z danego terenu. Także ponieśli ofiarę krwi. I myślę, że ta publikacja niech będzie takim symbolicznym upamiętnieniem tych walk. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu radnemu Sebastianikowi za przypomnienie tych ważnych wydarzeń z naszej historii i przede wszystkim, co ważne, zwycięstwa. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby jeszcze zabrać głos? W takim razie chciałbym tylko poinformować o korespondencji, która została zarejestrowana w Biurze Powiatu. Tutaj dotyczyło odpowiedzi na skargę pana Karola Antoniuka. Oraz przyszło pismo z Ministerstwa Zdrowia w sprawie przypomnienia o nowych regulacjach dotyczących godzin otwarcia aptek na terenie powiatu. Po sesji proszę bardzo państwa o pozostanie na sali, ponieważ zostaną państwu rozdane tablety do obsługi elektronicznznego systemu e-sesja. Zostaniecie państwo poproszeni o podpisanie umów użyczenia oraz protokołów przekazania sprzętu. Bardzo proszę o podchodzenie pojedynczo do pracowników Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu, którzy już się tym zajmą. Natomiast w dniu 20 sierpnia o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej siedziby Starostwa Powiatowego Białej Podlaskiej odbędzie się szkolenie z obsługi systemu e-sesja. Bardzo proszę wszystkich państwa o uczestnictwo i zabranie ze sobą otrzymanych tabletów. Korzystając również z okazji, chciałbym także poinformować o działaniu, które przygotowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Razem dla Wisznic. W tym roku przy udziale Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości przyznamy 12 wyróżniającym się maturzystom z terenu 10 gmin powiatu bialskiego stypendia na pierwszy rok studiów. Po raz pierwszy nie będą to ograniczone tylko do kilku gmin na terenie powiatu bialskiego, ale także całego powiatu, ponieważ te stypendia również będziemy chcieli przyznać osobom pochodzącym z rodzin popegeerowskich, rodzinom z rodzin wielodzietnych oraz wychowankom powiatowych domów dziecka. Wszystkie szczegóły na temat tego programu będą dostępne w przyszłym tygodniu, ponieważ program rusza od 13 sierpnia do 14 września można składać aplikacje. Prawdopodobnie zorganizujemy na temat tego całego programu konferencję prasową i wszystkie informacje będą zarówno na stronie internetowej naszego stowarzyszenia, ale także poszczególnych gmin, jak należy aplikować, jakie dokumenty przygotować, żeby takie stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie na pierwszy rok studiów otrzymać. Dziękuję bardzo. W związku z wyczerpaniem porządku obrad chciałbym zamknąć obrady sesji Rady Powiatu Bialskiego. Bardzo dziękuję państwu za przybycie oraz dużą dyscyplinę, szczególnie właśnie w tym trudnym okresie walki z epidemią koronawirusa. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia.